Myślę, że podczas wyjazdów w Tatry Słowackie czy w jakieś inne góry Słowacji nie powinno być większych istotnych problemów y, z tak zwanym dogadaniem się. No, również dzięki temu, że wielu Słowaków, którzy pracują pod Tatrami czy w tatrzańskich schroniskach, dobrze zna język polski i ten swój język dostosowują do naszych y, potrzeb. No, ewentualnie niektóre problemy mogą mieć naturę komiczną, może nie, ale nie straszną, na przykład kelner w restauracji, przynosząc kolejne dania, za każdym razem będzie mówił: „Niech zapaczy, niech zapaczy”, a my będziemy wymieniać zdziwione spojrzenia i zastanawiać się, na co on tak nam się każe patrzeć w kółko. A po prostu „niech zapaczy” po słowacku to znaczy „proszę”, dosłownie „niech się podoba”. Każdy umie powiedzieć oj. Wielu turystów górskich jeżdżących na Słowację wie, że nie powinno się niczego szukać, że jest to dość wulgarne po słowacku, wie, że czerstwi po słowacku znaczy świeży. To są wszystko takie już niuanse językowe, które mogą być miłym tematem do rozmów w schronisku. Na pewno nic jakiegoś tragicznego z ich nieznajomości nie wyniknie. Z nazwami gór w Tatrach też nie powinno być większych problemów. Wystarczy otworzyć sobie e, zieloną mapę numer 113, wojskowe wydawnictwo, Harmaniec, e, wysokie tatry, no i tam rozkładamy i patrzymy na słowackie nazwy e, szczytów i co mamy? Ladowy szczyt, Kolowi szczyt, kończista, wysoka. Wiadomo, o co chodzi. Gerlachowski, Lomnicki pisze Gerlachowski, Lomnicki, no prawie to samo co po naszemu wiadomo. E, obeznani z topografią też doskonale wiedzą, że e, szeroka Weża to mały lodowy, Bradawica to staroleśna, e, na przykład pieczne Sedlo to czerwona ławka, e, Prielom e, to e, rochatka, Sedielko to lodowa przełęcz, czy Hrebienok to nasze Siodełko, No to są takie Standardy, które po prostu trzeba się nauczyć, wiele osób to wie. Jakieś pomyłki większe są wykluczone przy studiowaniu mapy. No i problem zaczyna się dopiero, gdy trzeba te nazwy, które widzimy na mapie, jakoś przeczytać na głos. Tu widzimy, tu jakieś kreski, tu ptaszki, tu apostrof do czegoś musi służyć. Tutaj nad O jest w jakąś zupełnie inną stronę ptaszek niż nad C. Tutaj są jakieś słowa z podejrzaną ilością literki R, a w ogóle nie ma żadnych samogłosek, co to w ogóle jest. No i dużo osób, jednak jeżdżąc na Słowację czy lubiąc góry, chciałoby fajnie to wymawiać, wiedzieć w jaki sposób. Więc tutaj przygotowałem taki mini poradnik dla perfekcjonistów, którzy chcieliby to robić naprawdę zawodowo. Więc pierwszą kwestią jest akcent. Trzeba wyobrazić sobie reklamę piwa, w której pojawia się taki klasyczny góral, który ma wąsy, ciupagę, jest ubrany po góralsku. No, jak już widzimy taką osobę w telewizji, to możemy być pewni, że przywita się z widzami czymś w rodzaju e, Witajcie, panocku! On całą siłę włoży, żeby mocno, wyraźnie zaakcentować pierwszą sylabę słowa. Jak już będziemy troszeczkę mniej teatralni, to będziemy wiedzieć, jak akcentować słowa zarówno w gwarze góralskiej, jak i w języku słowackim. Akcent pada zawsze na pierwszą sylabę. Tatri, sedlo, przełęcz, satan, czyli szatan, bradawica, bradawica, czyli staroleśna, pleso, też sztrbskie pleso. E, czemu mówię też sztrbskie y, pleso? Dlatego, że głoski l, r, l i r potrafią stworzyć w języku słowackim sylabę. A więc nazwa miasteczka pod Tatrami, sztrba, nasza szczyrba, ma dwie sylaby. Sztr- i ba. Można taką wymowę potrynować yy, tak terkocząc jak wiertarka, zaczynając od wymowy sztrba i stopniowo skracać r do formy sztrba. Żeby to nie była ale właśnie sztrba. Sztrba. Może sztrrba, a potem sztrba po prostu. Yy, no tam na pewno w lasach nieopodal nie opada szczyrby, jest dużo wilków, mieszka sobie cała Watacha. I chcąc ostrzec mieszkańców przed yy, wilkami. Podobnie jak gdybyśmy chcieli ostrzec przed lamami, byśmy krzyczeli: quidamo lama!", tak ostrzegając przed wilkami, krzyczymy: "Pozor, wilk, wilk!". Też nie ma żadnej samogłoski, a jednak jest półsamogłoska L jest słówko. Znajomość wymowy R i L y, wykorzystać można również podczas zabawy ze słowakami w krczmie, krczma, czyli w barze. Gdy ktoś może od nadmiaru borowiczki na przykład i będzie się pytał, co począć, można poradzić, by udał się na zachód. Na zachód, czyli nie na zachód, nie do zachodniej Europy, nie w Tatry Zachodnie, lecz po prostu do toalety i przełożył palec przez gardło. To jest taki typowy łamaniec językowy. Przełóż sobie palec przez gardło. To jest strcz, prysk, Strcz, No i to jest świetna porada, łatwo to powiedzieć, na pewno ulży mu w cierpieniach. Większość liter, głosek y, w języku słowackim, dla Polaka będzie ich wymowa zdecydowanie intuicyjna. E, a, E, I, O, U, y, na przykład B czy y, W są wszystkie takie same jak w języku polskim. Dolina to dolina, pleso to staw nasz, ale też wymawiamy pleso. Ze samogłosek na pewno y, trudność może sprawić Y, Y. Czyli tak zwane twarde I po słowacku. Po słowacku Y to twarde I. On się nigdy nie wymawia jako Y, jako Y. To mówimy zawsze I. Więc. A jaka jest różnica między tym, co jest zapisane jako Y, a jako I w języku słowackim? No to chodzi właśnie, że nie ma tej różnicy. I to jest. Taka pułapka na słowackie dzieci podczas sprawdzianów w szkołach, podczas najróżniejszych y, kartkówek. My mamy rz, a słowackie dzieci muszą wkuwać, y, które słówka pisze się przez i, a które słówka pisze się przez y. Czyli jak pisze wysoka, to czytamy wysoka. Wysokie tatry to wysokie tatri. E, frytki, ranolki, ranolki, Hranolki. Hranolki". Hranolki". Zemiaki, Brindzowe haluszki. Tak? Narodowe danie, narodowe danie Słowacji. Piszemy brindzowe haluszki. Czytamy brindzowe haluszki. Nie ma w języku słowackim naszych tych pięknych nosówek eą, ó, czy a, jak w słowie tramwaj. One zazwyczaj znikają, zmieniają się w jakieś inne literki, na przykład nazwa góry Tempa to będzie Tupa, Śląski dom Slieski dom, ręka Ruka Kreseczki nad samogłoskami y, oznaczają zatem y, iloczas. Samogłoski z taką kreseczką nad, niu, nad nimi wymawia się mniej więcej dwa razy dłużej niż y, zwykłe. Nie mocniej, tylko po prostu dłużej. To jest wydłużenie samogłoski, akcent zawsze pada na pierwszą sylabę. I to jest właśnie to, co wymawiamy mocniej. Czyli słowo Satan mówię Satan, Satan. Ale już w nazwie krywania, gdzie y, A jest długie z kreseczką, czytamy krywań, krywań, mlinar, młynarz, kostolik, czyli kościółek w Dolinie Batyżowieckiej. Y, no i długość sylaby może zmienić y, zupełnie znaczenie wyrazu to jest ważna cecha w języku słowackim. Muka to męka. Muka to mąka, już na przykład. Y, no i właśnie długim iloczasowi czyli długim i krótkim samogłoskom słowacki i czeski zawdzięcza taką charakterystyczną melodię szczególnie słowacki, który jeszcze ma prawo rytmiczne mówiące o tym, że dwie długie samogłoski koło siebie nie powinny się znajdować ehm, ta melodia na przykład Wysokie Tatri, Wysokie tatri, Bum tara bumta Bum tara bumta Łomicki Szczyt Garlachowski Szczyt Ladowi Szczyt i tak dalej, to jest ta Właściwość języka słowackiego, którą Słowacy mówią, że język słowacki jest lubozłowczny, czyli że pięknie brzmi i że tylko on ze wszystkich języków na świecie tak brzmi. E, ta większość przymiotników jest skończona na e, właśnie długą e, samogłoskę, e, dlatego jeżeli widzimy coś, co po polsku by było przymiotnikiem, to jest bardzo duża szansa, że będzie się kończyło właśnie na e, taką długą samogłoskę. Wysokie tatry. ZAPADNE TATRY, WELICKA DOLINA, OSTRY szczyt, LOMNICKI szczyt, GERLACHOWSKI szczyt, LADOWI szczyt, SZIROKA WEŻA. To wszystko na długą samogłoskę się będzie kończyć. Na zasadzie ciekawostki można dodać, że długości poza samogłoskami mają też półsamogłoski, czyli R i L. Obie, oba te literki, obie te literki mają swoje długie odpowiedniki. Na przykład jest nasze słowo wierch, e, posłacko wrch, a czyli góra. Taka mniejsza góra, to co górale nazywają wierszykiem, jak na przykład nad e, doliną, między Doliną Chlińską a Ciemnosmryczyńską pośredni wierszyk, czy część Zakopanego, która nazywa się wierszyki. Posłacko to będzie wrszok z takim długim r, właśnie z kreseczką. No, tak samo to z, z tej watachy wilków mieszkających koło Szczyrby, no to taki mały wilk, wilczek, to będzie llcok. Nie wilk, tylko llcok. Jeszcze tam będzie wydłużone to l, czyli jeszcze dłuższe. E, istnieją jeszcze dwie takie, dwie samogłoski używane troszkę rzadziej w języku słowackim niż inne. E, to będzie o z tak zwanym wokaniem, wokaniem, czyli z m, odwróconym ptaszkiem, oraz a z dwoma kreseczkami. E, tą pierwszą znajdziemy w nazwie Koprowego Szczytu i w nazwie e, Doliny Koprowej Słowackiej. To jest Kłoprowski Szczyt i Kłoprowa Dolina. I w nazwie na przykład Kopy Poprackiej, czyli Kłopki. E, tutaj, do wymowy, właśnie już zaprezentowanej, powinniśmy sobie jeszcze raz wyobrazić tego klasycznego górala z reklamy. Na pewno stawiając przed yy, widzem piwo. Będzie do tego raczył się serem, będzie mówił, że to łascypek. he że mam łascypka. No i pewnie będzie słuchał golec u orkiestra, albo czegoś w tym stylu. No i tak się właśnie wymawia ło, czyli ozwokaniem. kłopki, kłopki. A dolina koprowa? Kłoprowa dolina. Druga z tych rzadszych samogłosek, a, e właściwie, z dwoma kropeczkami, w języku słowackim Pojawia się naprawdę sporadycznie, e, głównie w, w takich miejscach, w jakich u nas są e, takie m, połączenia jak więzienie, mięso, to i an, i an, y, meso, wezenie, ale zdecydowana większość Słowaków w ogóle nie wymawia tego w żaden specyficzny sposób, tylko po prostu jako zwykłe e czyli meso, wezenie. Y, tylko w sam, na samym, w centralnej Słowacji, w, na samym środku Słowacki, w, w dialektach można znaleźć ludzi, którzy to wymawiają w ten sposób w, w, dawny, czyli jako takie szerokie e, takie wezenie. Ja tego nawet nie potrafię wymówić dobrze. To w tatrzańskich nazwach znajdziemy bardzo rzadko, ale na przykład znajdziemy to w słowie pięć, peć z piszskich gdzie peć będzie zapisane przez a z dwoma kropeczkami właśnie, na zasadzie zupełnie ciekawostki są takie słowa, które już brzmią zupełnie egzotycznie nawet dla prawdziwych słowaków, jak na przykład yy, to większość słowników net nie podaje, yy, pisklesowy, sowy by było pisane przez obie te dziwne literki, czyli słowe <słowię> sowię po polsku byśmy powiedzieli słowe, ale takie słowo to brzmiałoby prawdziwie egzotycznie nawet dla, dla takiego native speakera słowackiego i można by było być nie Zrozumiałym, zrozumianym. E, żeby dobrze wymówić nazwę koprowego szczytu, Kłoprowski, poza znajomością uo oraz długiego i, y, y, y z długością, musimy w, jeszcze mm, poznać wymowę w, czyli słoweckiego zapisane jako v, na końcu sylaby. E, zazwyczaj w większości słów jest to po prostu nasze w. Brada, wica, wisoka. Natomiast na końcu sylaby to się zmienia w ł, w to u, nie jest głoskotwórcze, e, a więc Kłoprowski się czyta Kłoprowski. na przykład już Liptów, nazwa liptowa, Liptow się pisze, ale się czyta Liptoł. Gerlachowski, powiemy Gerlachowski. Slałkołski, Sławkowski Szczyt, Slałkołski. Kasprowy to będzie Kasprowrch. Tutaj trzeba dodać, że w słowackim jest jeszcze dużo tych przymiotników, które są od tego, że ktoś coś posiadał. Na przykład, nie wiem, ojcowa, ojcowa bryka, czy mamina spódnica, czy coś takiego. No i Kasprowy Kasprou, należący do, do Kasprów, to w góralskim... W języku góralskich gwarze jeszcze się znajdzie na przykład gąsienica Tomków, czyli, czyli od, od rodzi, z rodziny Tomków właśnie będzie ta skrócona ów, ale to taka dygresja zupełnie. Ehm, nie należy śledzić tego o połączenia O. U", e, tak mechanicznie zupełnie, e, że zawsze będzie tam W wymawiane jako U. E, dlatego, że w niektórych słowach po prostu to nie wynika. Jest inny podział sylaby i się wymawia inaczej, czyli kolowi szczyt, kolowi. Nie kolowi, kolowi. A ladowi, ladowi szczyt. Też jest OV, ale ladowi. No i tu trzeba zachować czujność taką prawdziwą. No i wiemy, że skoro w, y, słowo rysy jest po słowacku zapisane tak samo jak po polsku, czyli wymówimy je inaczej. Risi. Ważne, żeby właśnie yy, wiedzieć, że żeby nie zmiękczać S czy Z czy Z, mówić RIsi, jak y, księżniczka Sisi si, czy Sigma przybysz y, z mat planety, ri si bo w słowackim języku nie ma dźwięków si i Z. Jeśli po S lub Z będzie następowała literka I, to nie czytamy właśnie Si tylko, czy Z, tylko zsi. Czyli na przykład jak idziemy w teatry w warunkach zimowych, to te warunki zimowe to zimne podmienki. Zimny stadion na przykład w, po Pradzie, gdzie gra się w hokej, e, czy w Bratysławie. E, jemi zima, jest mi zimno, czy właśnie risi. E, tego się nie zmiękcza w języku słowackim. Te C, Z, S, D z ptaszkami, czy ż, sz, dż, to po prostu nasze czy, RZŻ, można to wymówić troszeczkę czubrina, troszeczkę bardziej miękko, ale lepiej nie kombinować, wymawiając zupełnie normalnie po polsku będzie dobrze. Czyli czubrina, cubryna, mały lodowy, czyli szeroka weża, szeroka weża, Dż Nie wiem, na przykład zamawiając dżus, yy, czyli sok po słowacku w schronisku znajdziemy literkę D. No i są jeszcze właśnie. E, takie literki jak ,,dź", ć, e, czy czy nie. E, na przykład medweć, e, niedźwiedź, swiszcz, czyli świstach, luchań, czyli głuszec, nie ci. E, e, powinno się je wymawiać po prostu jako nasze ,,dź", ci ni. E, z miękkich spółgłosek jest jeszcze takie ,,l", z apostrofem. Na przykład widzimy, że w słowie ladowi jest L z apostrofem czy na przykład w imieniu Ludowit jak miał na imię na przykład Ludowit Sztur czyli człowiek, który skodyfikował język słowacki w połowie XIX wieku który był wielkim propagatorem tego języka i dzięki któremu właściwie ten język w takim kształcie, w jakim go znamy dzisiaj istnieje. Miękkie L od zwykłego L można odróżnić wymawia się troszeczkę inaczej się kładzie język przed, w sam czubeczek języka na zębach i się wymawia, stara się wymówić miękko. Prawie jak li, 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 tylko w tym samym momencie trzeba by było próbować zmiękczyć LEDowi, Ludowit. Ale tak z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli ktoś będzie wymawiał to L miękkie, dokładnie tak samo jak L twarde, czy jakiekolwiek inne, to na Słowacji na pewno będzie. Zrozumiany doskonale i akurat to nie będzie e, wielki problem. Czyli już wiemy na przykład, że T te, te z ptaszkiem to c, ciężka ciaszka, weża, ciężka turnia, a N z ptaszkiem to będzie e, Ni, po prostu polski polski rebeń, czyli polski grzebień. Rybień w ogóle to będzie grań. E, to, to ciaszki można wymawiać odrobinę, odrobinę mm, bliżej te niż, niż w polskim ci, czy nie ciężki, tylko ciężki, cia, cia, cia. Ale to wymawiając normalnie po Bożemu cia, to też będzie y, dobrze. Ale musimy jeszcze się zastanowić, co zrobić z nazwami, w których nie ma zaznaczonych żadnych ptaszków czy apostrofów, ale po prostu po d lub t jest i, albo n oczywiście. Jest I albo E. Ym, I tu właśnie zaczyna się problem, dlatego że słowacki język jest bardzo zróżnicowany y, pod względem wymowy w zależności od tego, kto gdzie mieszka. Ten język, który się uczy w szkole, który jest y, takim literackim językiem i te, ten, który się uczy słowackiego, jak się jest obcokrajowcem, żeby się nauczyć słowackiego. Tak na spisowna słowencina, czyli język literacki, jest oparty na gwarach środka Słowacji czyli i Liptów, ale też bańska, bystrzyca. I tu są, to jest miejsce na sytuacji, gdzie się mówi miękko. E, raczej bardziej miękko niż twardo. Natomiast na przykład w Bratysławie, w Stolecy, e, mówi się już prawie jak e, bliżej języka czeskiego, który jest twardszy. Tam ten język jest zdecydowanie twardszy. Na wschodzie w ogóle są jeszcze wichodniary, czyli w, e, wschodniacy, którzy mają swoje jeszcze, swoją jeszcze wymowę, ale ona jest zupełnie e, czymś osobnym. Ale w każdym razie no, na przykład mieszkaniec y, Bratysławy powie Bratisława, Bratisława, tam Nechsa pa, czyli Neni Neni zacz, na przykład nie ma za co. A mieszkaniec Liptowa już powie o wiele bardziej miękko, Bratisława, Bratisława. No i y, tutaj jest różnica w wymowie, dlatego że y, na przykład Dolina Ticha dla, dla mieszkańca Bratysławy Dolina Cicha to będzie Dolina Ticha. A dla mieszkańca Liptowa będzie Dolina Cicha. No, jako, że, jako, że y, obcokrajowcy uczą się tym, tych gwar środkowo-słowackich, no i są to też bliższe nam gwary, to ja bym tutaj bym przedstawił właśnie taki sposób y, wymowy. A więc, jeżeli po T, D lub N zobaczymy E lub I, czyli E, I, N, T, to wymówimy to C, D, N. Nie. Niekoniecznie można. Są tacy, którzy mówią to ci, dzi. ci, nj. ale można to wymówić też odrobinę, odrobinę bardziej twardo, ale i tak miękko, czyli powiedzmy w praktyce. Ticha e, dolina, cicha dolina. Cicha, ci, ci, cicha, cicha dolina. Górne piętro, ciemna, cicha. Lodowa przełęcz, sedzielko. Sedzielko. Sedielko się pisze? Sedzielko. E, niemiecka drabina, Niemiecki rebrik. Niemiecki pisze, niemiecki. Niemiecki rebrik. E, podobnie t, e, miękko powinno się wymawiać e, takie słówko, które pojawia się naprawdę w wielu e, nazwach topograficznych, właściwie w większości nazw szczytów, czyli słowo szczyt. Szczyt. Szczyt, Sz, ty, długie i ty. Szczyt. Czyli powiedzmy śnieżny szczyt. Sneowi szczyt. Sneowi szczyt. Jest oczywiście od tego dużo wyjątków, na przykład już jak się nauczymy, że I zmiękcza te i się mówi T, to zobaczymy na przykład nazwę miasta albo imię Martin, powiemy swojsko Martin, a to się właśnie wymawia Martin. Jeszcze jest oczywiście H i CH, H i H. Ym, po, w polskich podstawówkach oczywiście jest to największa zmora dzieci razem z rzyskropką RZ, ale kiedyś w Polsce się, no właśnie dlatego się różni to w pisowni, dlatego że kiedyś różniło się w wymowie. Potem zaczęło się to wymawiać tak samo. Jeszcze niektórzy ludzie, którzy pięknie mówią, na przykład gwarą góralską, jeszcze ładnie słyszą różnicę między jednym H a drugim. Na, w języku słowackim dalej słychać tę różnicę. To są dwa zupełnie różne dźwięki. Jedno jest Dźwięczne, a drugie jest bezdźwięczne. Dźwięczne jest samo h", bezdźwięczne jest H. Czyli na przykład chudobni, H, hudobni będzie muzyczny. A hudobni to będzie biedny. E, czyli nawet tak samo brzmiące słowa mogą się, y, mogą się różnić. Jak wytrenować sobie to dźwięczne H? Bo no, bezdźwięczne jest takie jak u nas, y, po naszemu. Y, jak y, sobie wytrenować? W języku polskim podobno to językoznawcy upadali różnymi komputerami i takim wyszło, że my... są jeszcze słowa, które Polacy wymawiają przez dźwięczne H, szczególnie tam, gdzie zaraz po tym jest jakaś dźwięczna spółgłoska, i tam dochodzi do takich zmian fonetycznych, że, że my wymawiamy to faktycznie przez dźwięczne H. Takim słowem słowo klechda. Klechda, klechda. klechda". Także jak mówimy szybko klechda, 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 to to dy powoduje, że wymawiamy właśnie trochę dźwięcznie. Klerda. Tak samo w takich połączeniach jak dach domu, dach domu, dach domu. No właśnie ym, ćwiczenia, jak się uczy języka słowackiego, brzmią dość spektakularnie, bo się wydaje z siebie takie odgłosy przedziwne, jakby się umierało. <ścoughs> <ścoughs> I, to... Yy, no, jest dość kontrowersyjne, jak, jak się tego uczy. W każdym razie w jednym powietrze idzie przez gardło, w jednym powietrze nie idzie przez gardło. Hori, góry, czyli góry, Chori. A chori, to jest jak ktoś jest chory. To możecie, można zobaczyć na przykład yy, chorolezec, czyli taterni, Chorolezectwo, taternictwo. A... Yy, przez cecha Chorolezec. Tak się nazywa barw w Dolinie Kierzmarskiej, w schronisku przy zielonym stawie. Zresztą w szyldzie można sobie zobaczyć, jak wygląda taka postać Chorolezec. No to jest właśnie osoba, połączenie taternika i osoby chorej właśnie. Czyli z nazw niektóre wymówimy tak jak po polsku, tak jakbyśmy wymawiali po prostu naturalnie. Wichodna wysoka, czyli Mała Wysoka. Nasz Gerlach tak jak po polsku Gerlach, ale już, jak widzimy samochód, powinniśmy próbować czytać dźwięcznie, na przykład Havran, rebienok, rebienok, czyli smokowieckie siodełko, Jak naczyć sheet, jak Niemcy? Rubi rubi, czyli ładnie dźwięcznie. Jeszcze przy nazwie Hrebienka dodajmy, że tutaj o odpada przy wymianie. Czyli bardzo często się mówi jestem na chrebie a właśnie tutaj o przy wymianie odpada, czyli jestem na chrebienku. No i odwrotnie na przykład po słowacku bywa z imieniem Marek, czyli wołamy pana Mareka, a nie Marka. Mówi, spotkałem Mareka Bobaka na przykład, albo coś takiego. Nie, Mareka tak Słowacy lubią sobie na złość czasami coś zrobić. Na przykład tak jest właśnie z chrebianokiem, z chrebienokiem i Markiem. I... Ym, na sam koniec trzeba jeszcze dodać, że, no, że polska nazwa to jest polska nazwa, słowacka nazwa jest to nazwa słowacka. Nazwy, sło nazwy geograficzne w ogóle bywają um, ustandardyzowane, bywają ustalone z góry przez różne um, komisje um, i, i, i po prostu są, mogą być poprawne, mogą być niepoprawne. Czasami to bywa zupełnie niezgodne z tym, jak się faktycznie mówi w, w takiej praktyce codziennej. Na przykład teore, teoretycznie miejscowość Trzcena, czyli Trstena, jak większość mówi na Orawie, to po polsku Trzciana. Czyli teoretycznie powinno się mówić albo Trzcena, ładnie po słowacku perfekcyjnie, albo Trzciana. A Trzcena, no to jak się, z, jak się zna język bratysławski, byłoby dobrze, ale że właśnie powinno się mieć Trzciana. Czy nie wiem, zamiast name, namestowo, yy, większość osób mówi namiestowo, to jest yy, namiestów akurat po polsku. Takim yy, sztandarowym przykładem jest właśnie sztrbskie pleso. Sztrbskie pleso, po naszemu, jest to yy, szczyrbskie jezioro. Yy, autorytety, niektóre językoznawcze tatrzańskie, mówią, że no jak jest szczerbskie, jak już powiedziało się szczyrbskie, to trzeba dokończyć jezioro. Ale jak już się powiedział, pleso, no to nie szczerbskie, bo szczerbskie to po polsku, tylko szczerbskie. Czyli albo szczerbskie pleso, albo szczyrpskie jezioro. Broń Boże, nie wolno powiedzieć szczerbskie pleso. No czyli tak jak mówi praktycznie każdy. Yy, więc co z tym zrobić? No ja osobiście bym radził nauczyć się powiedzieć ładnie po słowacku, wymówić z tym r i z długim e. Szczerbskie pleso ale rozmawiając z polskimi turystami, z polskimi taternikami, i tak dalej używać tej niepoprawnej nazwy Szczyrbskie Pleso. E, dlatego, że to, że kiedyś ktoś sobie wymyślił nazwę Szczyrbskie Jezioro, która w ogóle jest dość brzydka moim zdaniem, jeszcze na, dodatek, nie, jeszcze na dodatek, czemu akurat jezioro, a nie staw powiedzmy, jak Pleso to zazwyczaj się tłumaczy na staw, ale to, że kiedyś ktoś tak wymyślił, a ktoś inny przyklepał, to nie znaczy, że 99% użytkowników języka mówi niepoprawnie każdy się powinien dostosować do jakiegoś tam wzorca, który tutaj jest wzięty, powiedzmy, z kosmosu. Tylko w tym wypadku trzeba uznać normę za niepoprawną i mówić tak, jak się mówi dalej. I mieć nadzieję, że ta norma kiedyś zniknie sobie po prostu. A więc to, to miłe. Życzę miłego studiowania map przed sezonem tatrzańskim 2016. Pozdrawiam, Hubert Jarzębowski.